Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz, który razem ze mną będzie komentował dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Niestety, kontuzja. Gracz będzie musiał opuścić boisko, a w jego miejsce wejdzie do gry rezerwowy. Aminkow. Sirokow. Jurij Sirkow. Sirokow. Już blisko pola karnego. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Ale znakomicie! Aj, jaka bramka! Proszę, wyfrunął w górę jak ptaka, uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Ostry kąt, ale strzał bezbłędny. Piękna bramka. Dokładnie minął kwadrans i właśnie padła bramka. Denisow. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Sirokow. Jurij Sirkow. Centra w pole karne. Będzie niebezpieczny. No, ta główka nie zaskoczyła bramkarza. Dobre przejęcie podania w środku pola. Sirokow. No, z tego miejsca można strzelać. Jest okazja! Aj, centymetry od poprzeczki. Dalej w grze. Denisow. Wymiana podań między dwójką graczy. Denisow. Blisko pole karne, może strzelać. Odzyskali piłkę w środku pola. Jurij Sirkow. No, ucieka obrońcy. Świetnie odebrali tę piłkę. Aniukow. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Jest bramka. Mamy remis. Wspaniała.
bramka nie pierwsza i nie ostatnia w jego wykonaniu. To jest gwiazda, prawdziwa, która potrafi jeszcze to udowodnić w zespole. Zastanawia się, czy nie strzelać. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Czy to wykorzysta? Za chwilę bramkarz będzie wybijał piłkę z własnego pola bramkowego. Jurij Zirkow. Opłacił się pressing i rywal za linią. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Próba wślizgu. Pole karne. Jerezucki. Jurij Zirkow. Co za precyzja, świetnie podcięta piłka. Jeden do jednego to rezultat po pierwszej połowie. Pierwsze 45 minut poza nami i mamy remis w tym spotkaniu. Na razie. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Podaje z powrotem. Walka o piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Sirokow. Jerzycki. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Denisow. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. No, nie mogą się przebić. Jerzycki. Denisow. Brawa dla bramkarza, przytomne zagranie, znakomicie wyszedł i zażegnał niebezpieczeństwo. Nadal remis w tym spotkaniu dzięki świetnej grze bramkarza. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Denisow.
piłka na boisku. Aniukow. Już blisko pola karnego. Podanie do bramkarza, a kibice gwiżdżą. Czy to wykorzysta? Jest szansa! Rzut rożny. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Zagranie głową byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Idealnie, tam gdzie miała trafić. Blisko już do bramki. Mają teraz okazję. No i piłka dalej w grze po tej interwencji. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Sędzia nie przerywa gry. Mieli przywilej korzyści, ale jednak będzie rzut wolny. Patrzy, gdzie koledzy. No, spanikowany był przy tej interwencji. Blisko pole karne. Czy to wykorzysta? Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Dobra okazja, a już uderzenie, poprzeczka! No, będzie gol! Nie dał się pokonać! Wciąż remis. Dzięki popisowej grze bramkarza. Nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Dobra szybka w pole karne może być groźna. Piłka w siatce. To chyba pieczętuje ich zwycięstwo. Jest nie do upilnowania, niezwykle skuteczny, to jego drugie celne uderzenie. Kapitalnie wyszedł w górę, uderzył piłkę w głową, bramkarz nie miał najmniejszych szans na obronę tego strzału. Za moment wznowienie gry przez bramkarza. Zostało 5 minut, a wciąż 1-0. Ładne dośrodkowanie. No nie, to nie było najlepsze wybicie. Trochę rozpaczliwe. Ignaszewicz. Ostatnie minuty meczu, jeszcze wszystko może się zdarzyć, tym bardziej, że przed nimi stały fragment gry. Trybuny szaleją, takiego dopingu dawno nie słyszałem. Mam nadzieję, że oba zespoły to poniesie. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Aniukow. Uwaga, strata i przeciwnik w piłce.
Rzucki. Czy to wykorzysta? Dobry pomysł, ale nie dociera to prostopadłe zagranie. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. Mają wielką satysfakcję, zajmują pierwsze miejsce w lidze. Dołączam się do tych gratulacji dla zespołu, dla menedżerów. Dobra robota, panowie.